zmiany klimatu wszyscy dostrzegamy mniej lub bardziej, a przede wszystkim odczuwamy. Będzie grupa ludzi, którym mamy możliwość ułatwić funkcjonowanie w czasie, kiedy jest bardzo zimno, kiedy jest bardzo gorąco. Dla mnie przerażającym doświadczeniem było zobaczenie starszego pana biorącego leki i popijającego wodę z fontanny. Idealnym miastem jest miasto, w którym samorząd przed postawieniem fontanny zadba o to, żeby był kran z pitną wodą. On nie musi mieć kurka, bo od razu urzędnik bardzo często się martwi, że kurek będzie ukręcony albo ktoś nie będzie zakręcał wody. Dzisiaj technologia jest taka, że można podchodząc na kilka sekund sam automat będzie podawał tą wodę. Ci ludzie nie potrzebują jakichś kubków, oni bardzo chętnie się napiją z dłoni. Najważniejsze, żeby mieli dostęp do tej wody. Jednym z najtrudniejszych takich momentów dla mnie jest pomaganie osobom, których nie darzę współczuciem, którzy moim zdaniem oczywiście zasłużyli na to, kontynuują, nadużywają alkoholu. No, znajdę dziesiątki argumentów, żeby im nie pomóc. Ale od samego początku służby pośród osób bezdomnych czy pośród dzieci wprowadziłem zasadę, że przy ekstremalnych temperaturach moje zasady muszą być schowane gdzieś tam na bok. Ja nigdy nie dawałem napoju gorący osobie nadużywającej alkohol, czy tam nie żywiłem tej osoby. Raczej ją namawiałem do zmiany trybu życia oczywiście. Ale przy bardzo mroźnych temperaturach musimy mieć bardzo gorące serce. Stać nas na to, żeby wyjąć telefon, zadzwonić, tu zamarza człowiek. Są służby miejskie po to powołane, aby też nam ułatwić to, żeby komuś pomóc. Nie bójmy się, straż miejska nie jest straszna, służby policji i tak dalej. Kiedy tylko życzliwie ich poprosimy, zameldujemy im taką sytuację, ja nie wierzę, że kiedy my jako ludzie wyjdziemy do taką ludzką sprawę poruszymy, żebyśmy zostali zignorowani. Jestem zafascynowany francuskimi doświadczeniami. Kilka lat temu podczas temperatury minus 30, minus 40 stopni otworzono urzędy miejskie, gdzie całą noc byli, przecież jest ochroniarz, i otworzono korytarze, wystawiono ekspresy z kawą, z herbatą i nikomu nie przeszkadzało, że ludzie z okolicznych domów niedogrzanych mogli sobie przyjść, posiedzieć sobie przez tą noc na tym korytarzu. Kiedy zaczniemy się rozglądać, zobaczymy różne rzeczy. Zobaczymy dzieci, które też czasami podczas awantury wyjdą w zimną noc na klatkę schodową. I myślę, że nie jedna sąsiadka przełamie strach przed rodzicami i weźmie to dziecko na tą noc. A przede wszystkim też zgłosi taką sytuację, którą spotkała.